Witajcie kochani, bardzo ważny live. Mam nadzieję, że za momencik wszyscy wskoczycie i zobaczycie, że nadaje. Testujemy dzisiaj specjalne urządzenie, które do nas przejechało z Polski, które po prostu pewna firma obserwowała nas przez jakiś czas, czytała nasze komentarze, przyglądała się temu, tak naprawdę jak my Polacy podchodzimy do jakości warzyw i owoców i po prostu powiedzieli, słuchajcie, my mamy maszynę, która pozwoli wam zmienić mentalność tych wszystkich osób, które was oglądają. Także mam nadzieję, że za momencik wszystko się po prostu odmieni. Jest to tak naprawdę, jestem tak podekscytowany, jest to tak naprawdę nowy rozdział w projekcie Odmładzanie na Surowo. Dlatego, że po prostu przez, nie wiem, te od początku, kiedy jesteśmy razem z wami, może kilkaset, a może nawet kilka tysięcy razy musieliśmy odpowiadać na pytanie, a co z pestycydami, a co ze środkami ochrony roślin, przecież warzywa są zatrute, przecież wszyscy mówią, że po prostu jest tam tyle różnych toksycznych związków, że nie powinniśmy tego jeść. Za każdym razem pisaliśmy, że nawet najgorsza marchewka ma 100 razy więcej wartości odżywczych niż po prostu jakaś padlina z ugotowanymi rzeczami na twoim talerzu i dzisiaj po prostu przechodzimy ten test. Sam jestem niesamowicie podekscytowany, pomyślałem, że zrobię to live, ponieważ, słuchajcie, dla mnie to jest bardzo ważne. Dostaliśmy dwie maszyny, przetestujemy tą maszynę. Tą maszynę gdzieś tam może w międzyczasie przetestujemy, ponieważ firma, która nam to przysłała, powiedziała, że ta maszyna jest... oni są bardziej zadowoleni z tej maszyny, także przetestujemy tą maszynę, zobaczymy jak to działa i powiem wam szczerze, że to jest sprawa życia i śmierci dla projektu Odmładzanie na Surowo. Ponieważ jeśli udowodnimy dzisiaj, że warzywa faktycznie są toksyczne, no to wszystko, cośmy do tej mówili, to po prostu pory mówili, no to faktycznie nie ma racji bytu. Ale jeśli udowodnimy dzisiaj, że warzywa faktycznie nie mają tej toksyczności, to będziemy mogli raz na zawsze po prostu pokazać ten filmik, ten live dla wszystkich osób, którzy są sceptycznie nastawieni do jedzenia marchewki, do jedzenia jabłka, do jedzenia buraka. Po prostu jest czas najwyższy, żeby to skończyć. Także fajnie, że takie maszyny są. Ta maszyna mierzy zawartość azotanów, azotynów i różnych tam rzeczy w tych warzywach i owocach. I zanim przejdziemy do tej maszyny, chcę was jeszcze podtrzymać chwileczkę, bo chciałbym, żeby się zebrało jak najwięcej osób. Podzielcie się koniecznie tym filmikiem na swoich ściankach, po to, żeby jak najwięcej nas było na tym live'ie. Zanim przejdziemy do robienia tej maszyny, do testowania tej maszyny. Dlaczego dzisiaj ta maszyna i dlaczego o tym mówimy? Bardzo często, kiedy mówimy o tym, że trzeba, poczekajcie chwileczkę, że trzeba pić ocet jabłkowy, żeby poprawić sobie, żeby nareperować zgagę, żeby poprawić sobie problemy z żołądkiem, z układem pokarmowym, zrzucić kilogramy i tak dalej, i tak dalej. Czasami piszecie do nas i mówicie, że Mariusz, słuchaj, jak napiłem się octu, to piecze mnie w żołądku, to piecze mnie tam, po prostu źle się czuję. Nawet ktoś tam kiedyś do nas napisał, że miał mdłości, czy nawet po prostu bardzo źle się czuł. Tak, słuchajcie, jeśli macie kłopoty z nadżerkami, jeśli macie kłopoty z jakimiś problemami wrzodowymi i tak dalej, to najpierw potrzebujecie uleczyć swój żołądek i swój układ pokarmowy. A dzisiaj mam jeszcze kombuchę, bo często nas o kombuchę pytacie, czy my pijemy kombuchę. Kombucha też jest świetna, my mamy tutaj kombuchę. Nakręcimy dla was jeszcze mnóstwo filmów na ten temat. Nie mieliśmy do tej pory czasu, bo chcemy wprowadzić jak najwięcej osób do właściwego odżywiania. Wtedy będziemy mówili o kombuchach, będziemy mówili o kombuszach, chyba się w Polsce mówi. A może kombucha czy coś takiego. To jest taki grzybek, który jest wspaniały do picia. Ale ocet jabłkowy wybraliśmy jako pierwszy do was do dzielenia. I teraz, co jest ważne i dlaczego dzisiaj ten tester i dlaczego ocet jabłkowy? Ponieważ jeśli masz problemy z żołądkiem, jeśli cię piecze, to przede wszystkim potrzebujesz zmniejszyć dawkę tego octu, to pierwsze. A po drugie, potrzebujesz naprawić swój żołądek. Potrzebujesz naprawić swój żołądek poprzez picie soku z kapusty. Sok z kapusty właśnie jest tym niesamowitym związkiem. No ale sok z kapusty i rozpisaliście się, ale przecież w kapuście jest tyle związków toksycznych. Przecież tam jest to, nie wiem, ktoś tam mówił, że ponad 20 razy pryskane, zanim to do nas wróci i tak dalej. Słuchajcie, ja mam tu kapustę, za momencik otworzę to urządzenie i po prostu na żywo, przed wami tutaj, powiem wam, że całe się trzęsę podekscytowania. Tak to wygląda, tak ta maszynka wygląda. Tutaj mamy, Agnieszka, jakbyś mogła podjechać tutaj. Tutaj mamy ten tester. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Jest to taka maszynka. Tutaj coś napisane jest. Apple norm 60 mg na kilogram. Aha, bo to się zdejmuje, dobra? Dobra, czyli to zdejmujemy. Tu chyba włączamy. Ok, czyli to się włącza już. Mam nadzieję, że to widać. Jak widać, to aż mi się ręce trzęsą. Po prostu to jest taka, to będzie taki po prostu dla nas
taka zmiana, owoce, warzywa, mięso, woda. Dobra? Czyli tak, tutaj mamy jeszcze, co my tu mamy? Jakaś szmatka, jakiś manual, czyli rozpisane, co i jak. Jest po polsku, super. Po polsku, co my tu mamy? Safety measures, do not drop, to są jakieś tam informacje safety. Tu są, jakie są rodzaje, co to jest. Można zmieniać język. A zaraz, to jest po angielsku. Tutaj mamy... Dobra, Green Star służy do pomiaru stężenia różnych soli w badanym produkcie, w tym soli, które zawierają niezbędne składniki odżywcze i tak dalej. A, czyli Green Star służy do pomiaru soli. Technologia Green Star pozwala określić stężenie wagowe różnych jonów soli, takich jak chlorki, siarczany, azotany, azotyny. Urządzenie jest kalibrowane, co daje łatwość zobaczenia dokładnej ilości jonów azotynowych. Sole azotynowe gromadzące się w wysokich stężeniach z powodu niewłaściwej uprawy warzyw i owoców stanowią najbardziej poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Czyli mamy tutaj właśnie, nie chcę tego wszystkiego czytać, bo nie chcę, żeby ten live trwał zbyt długo, ale chciałem zobaczyć, o co tutaj chodzi. Dobra, tutaj tak, tu naciskamy, dobra, czyli mamy to, o, to zgasło chyba. Mam nadzieję, że to jest naładowane. Odpala się. Miałem nadzieję, że to widać. Anmez. Widzicie tutaj, tak? Widzicie to tutaj? Nie widać, tak? Tego, co tu jest napisane. Mam nadzieję, że to widać. A może się przeniesiemy z tym gdzieś do cienia jakiegoś? Może gdzieś tutaj w cieniu będzie lepiej? Też się odbija. A chodź zobaczymy lekko do domu. Słuchajcie. Chcę, żeby naprawdę tutaj było to jasne, że my to robimy tutaj pod kątem takim, żeby wam pokazać. O, teraz widać, super. Czyli tutaj są takie różne jakieś rzeczy. Rozumiem, że wybieramy warzywa. Kapusta. Dobra. O, tutaj takie coś. Wkładamy w tą kapustę. No dobra, trzeba troszeczkę przycisnąć. Proszę bardzo. Wynik mniej niż 30. Niska zawartość azotanów. Produkt bezpieczny. Czas najwyższy skończyć z tymi po prostu opowieściami kosmicznymi sprzedawców suplementów, leków i tak dalej. Po prostu, słuchajcie, to wszystko jest bujda, że w tych warzywach, w tych wszystkich rzeczach jest jakaś, jest, jak to się nazywa, jest jakaś zawartość tych związków toksycznych. Bo to jest po prostu bujda, słuchajcie. Szkoda mi tych wszystkich rolników, którzy produkują te warzywa, owoce dla nas i po prostu słuchają tych wszystkich ataków ze strony osób, które chcą nam wcisnąć swoje rzeczy, mówiąc nam, że po prostu te rzeczy, które są dostępne w sklepie czy gdzieś tam na bazarze, są dla nas niezdrowe. Mamy tu owoce. Zaraz zobaczymy, czy mamy jabłko. Jest jabłko. Też chyba musimy iść do domu, bo nie wiem, czy widać. Słuchajcie, wybaczcie, że to dzisiaj takie troszeczkę chaotyczne, ale jestem tak podekscytowany, że po prostu nie wiem, jak wam to wszystko przekazać. Dobra, mierzymy jabłko. Jabłko wkładamy. Troszeczkę trzeba przycisnąć, patrzę, tutaj ten przyrząd. Proszę bardzo, mniej niż 30, ok. Niska zawartość azotanów, produkt bezpieczny. Następna rzecz. Dobra, poczekaj, ja przyniosę jeszcze brokuła. Jeszcze przyniosę brokuła, marchewkę, czy buraka. Dobra, słuchajcie. Ale jestem podekscytowany, słuchajcie, naprawdę. Będę chodził z tą maszynką wszędzie, gdzie się da, żeby po prostu pokazać wszystkim, że to jest nieprawda, że te wszystkie warzywa i owoce są dla nas trujące. Chyba, że zobaczymy. Dobra, warzywa. Ciekawe, czy jest burak. Czosnek. Jest burak ćwikłowy. Dobra. Burak. Rozpocznij badanie. Niska zawartość, 100, ok,
Bo norma jest 1400 mg coś tam na kilogram. Niska zawartość azotanów, produkt bezpieczny. Proszę bardzo. Teraz zobaczymy następny. Zobaczymy tego naszego brokuła. Co w tym naszym brokule tutaj się znajduje. Nie wiem, gdzie to wbić, tego brokuła. Może wbiję tutaj w te kwiatki. Czy jest brokuł? Czosnek, imbir, chiński ziemniak. Ziemniak, pomidor, seler. Brokuł jest. Dobra. Wbijamy. Rozpocznij badanie. Proszę bardzo, 160. Ok, niska zawartość azotanów, produkt bezpieczny. Słuchajcie, ja mógłbym tak przez cały dzień, ja zrobię z tego jakiś fajny filmik, żeby po prostu pokazać, że to wszystko, słuchajcie, to jest tak niesamowity sukces. Jestem tak podekscytowany, słuchajcie, tym całym urządzeniem. Jak będziecie chcieli jakieś informacje na ten temat, ja muszę poczytać, co to, jak to można by było dostać ewentualnie, jeśli chcielibyście przemierzyć te rzeczy u siebie. Jeśli będę, skontaktuję się z tą firmą, powiem, że test wyszedł w porządku, że wszystko jest w porządku z tymi naszymi warzywami, z tymi naszymi owocami, z tymi rzeczami, do których was zachęcamy do jedzenia, słuchajcie. To jest bujda, że one są nafaszerowane różnymi związkami trującymi dla nas. To trzeba jeść, słuchajcie. Natura się nie pomyliła. Jezu, jaki jestem podekscytowany. Natura się nie pomyliła. To wszystko jest dla nas cudowne. I teraz jeśli ktoś ci powie, że nie pij soku z kapusty, to go nie słuchaj, bo to jest nieprawda. Sok z kapusty jest idealny dla naszego ciała. Poprawi ci funkcjonowanie twojego ciała, twojego przewodu pokarmowego, wyleczy ci nadnerki, poprawi wszystkie po prostu funkcje, które tam są w środku. Po miesiącu czasu picia codziennie 3 szklaneczek soku z kapusty, wszystkie sprawy związane z problemami układu pokarmowego znikną. Także słuchajcie, nie słuchajcie, broń Boże, już więcej żadnych bzdur, żadnych głupot, że warzywa i owoce są zatrute. Będziemy oczywiście chodzić po różnych bazarach z tym urządzeniem, po różnych supermarketach. Przywieziemy go do Polski, także w Polsce też sprawdzimy, czy wszystko jest tak samo jak tutaj u nas w Hiszpanii. Wszyscy mówią, że w Hiszpanii to wszystko takie zatrute jest, że wszystkie warzywa i owoce z Hiszpanii przyjeżdżają do Polski i są zatrute. To jest nieprawda, to jest bujda. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozwiewam mity w tym momencie. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczą to wideo i będziemy po prostu mogli już się cieszyć tą cudowną naturą, tą cudowną kapustką, tym cudownym brokułem, burakiem i tym wszystkim, do czego was zachęcamy. Życzę wam cudownego dnia. Ja na pewno będę miał cudowny ze względu na to, że maszyna udowodniła mi, że to wszystko, co do tej pory ci mówiłem, naprawdę działa. Nowy czas w projekcie Odmładzanie na Surowo. Jedziemy teraz jak rakieta, słuchajcie. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo na wydarzeniu Surowe Życie. Razem z tobą również, po to, żebyś mógł zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać naturę do tego, żeby wyzdrowieć, żeby poczuć się świetnie. To tyle na tą chwilkę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.